Witaj Warszawo! Witaj Polsko! Słuchajcie kochani, przyszedł czas przebudzenia. Przyszedł czas przebudzenia. Od kłamstwa wszechobecnego w tym kraju. Od kłamstwa na temat Boga żywego. Sprzedano wszystkim tutaj, łącznie ze mną. Sprzedano mi kiedyś takie kłamstwo, że Bóg to jest jakiś Jezusik w obrazku. Że Bóg to jest jakiś obrząd. Że Bóg to jest jakiś gość w chmurach, który ma humor. Czasami odpowie na moje modły, czasami nie. Jest to fałszywy obraz Boga, który tutaj został zaszczepiony. I jestem tutaj, żeby powiedzieć, że jeżeli, że Ewangelia mówi, że jeżeli chcesz pojednać się z Bogiem, to musisz narodzić się na nowo. Jeżeli chcesz Królestwa Niebieskiego, jeżeli chcesz zbawienia, to musisz narodzić się na nowo. Musisz sam w swoim sercu pojednać się z Bogiem. Nie z Bogiem w obrazku. Nie z Bogiem w różańcu. Nie z Bogiem jakimś w chlebku. To wszystko nie ma znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia. Nazywam się Basia Rosłaniec. I całe życie, tak jak wszyscy, szukałam szczęścia. Szczęścia i spełnienia. Skończyłam fajne studia. Wydawało mi się, jak skończę studia, to się okaże, że będę kimś, że coś osiągnę. I osiągnęłam to. Niestety, nie dało mi to żadnego szczęścia. Po studiach dostałam fantastyczną pracę. Podróże międzynarodowe, spotkania międzynarodowe. Myślałam, że to mi da szczęście. Okazało się, że w tym również nie było szczęścia. Że okazało się, że byłam po prostu na pustym kołowrotku. Że za czymś ciągle goniłam. Tak, wyścig szczurów. Goniłam jak szczur. Szukałam tak jak każdy. Szczęścia w tym, szczęścia w tamtym, szczęścia w pieniądzach, szczęścia w karierze, szczęścia w relacjach, szczęścia w miłości. Okazało się, że nigdzie tego nie mogłam znaleźć. Dlaczego? Bo jedynym prawdziwym źródłem szczęścia jest osobiste poznanie i spotkanie się z Bogiem. I kiedy ktoś powiedział mi prawdę, prawda to Ewangelia, prawda to Jezus Chrystus, prawda to Słowo Boże. Kiedy usłyszałam, że Jezus Chrystus osobiście umarł za moje własne grzechy, żebym ja miała życie wieczne i wystarczy, że ja przyjmę Jego łaskę, że ja spokutuję, to wystarczy. Wystarczy, żebym się narodziła na nowo. Nie muszę robić sobie serduszek z dobrymi uczynkami i sobie zrobić listę, wykreślać te złe uczynki i wpisywać dobre uczynki. Jak się robiło, pamiętam, jak się szło do pierwszej komunii. To wszystko jest ściema i nic nie warte. Moje dobre czy złe uczynki niestety nie są drogą do nieba, bo tylko Jezus Chrystus jest jedyną drogą do nieba. Tylko osobiste pojednanie się z Jezusem. Tylko osobiste przyjęcie Go do swojego serca. Jeżeli przychodzisz obojętnie, to zastanów się, przychodzą święta, tak zwane święta Wielkiej Nocy. I wszyscy będą zasiadać w rodzinie do tych bardzo ważnych polskich świąt. Wszyscy będą dzielić się kiełbasą, żreć baranka z cukru, ale niestety to nie ma nic wspólnego z prawdziwym Jezusem Chrystusem. To nie ma nic wspólnego, ponieważ żeby się narodzić na nowo, Duch Święty musi ożyć w tobie. Duch Święty, Duch Boga Żywego musi narodzić się na nowo w tobie. I wtedy będziesz mógł się nazywać dzieckiem Bożym. I wtedy przyjdzie pełnia szczęścia. Jezus Chrystus wypełni twoje serce jak nic i jak nikt inny. Amen.